witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i kolejna karta, dzisiaj jak w ulicy Sezamkowej. Dzisiaj filmik sponsoruje karta Piątki Mieczy. Jeżeli chodzi o tą kartę, tutaj mamy, ja bardzo lubię znaczenia white'owskie, mamy przedstawionego mężczyznę, który dzierży dwa miecze, dzierży trzeci miecz w drugiej dłoni, tam z tyłu dwóch smutnych panów. I widać, że jest to scena po walce. Scena po walce. Jeżeli chodzi o czas w tej karcie, to jest od 20 stycznia do 29 stycznia mniej więcej i mamy Wenus w wodniku. Wenus, czyli planetę, która uwielbia piękno, dobrobyt i miłość, a w wodniku, który jest raczej skrupulatny. Natomiast to jest właśnie... Piątki są generalnie gryzące, piątki są nerwowe w tarocie, to trzeba pamiętać. Tutaj nic nie będzie się do końca zgadzało. Jeżeli chodzi o Crowleya, ja już go tutaj sobie biorę, przygotowany. Jeżeli chodzi o Crowleya, to mamy w piątce mieczy, miecze, które zbiegają się w centralnym punkcie i tworzą, jak zwykle u Crowleya, po to, żeby straszyć niewinne dzieci, odwrócony pentagram. Ale mamy wiatraki z tyłu, które symbolizują ruch, ale one się rozwalają. U Crowleya rozwalony wiatrak wieszczy nieszczęście. Mamy 49-płatkową różę, gdzie się po prostu już te płatki totalnie rozsypały. Czyli znowu nieszczęście. Mamy rybę, to jest przeszłość minionych er. Ja tu podglądam, w której części tutaj jest. Na klindze, no nie wiem, na tym trzymadle od miecza. Mamy muszlę, czyli jest znak ochrony i bezpieczeństwa w sferze emocjonalnej. Barani róg to mądrość, korona to świadomość i połączenie z górą. I teraz tak, jedyny miecz skierowany ku górze, przypominający może nieco asa mieczy, to znaczy w sensie kierunku, jest niestety uszkodzony, czyli nie mamy połączenia z górą i komunikatywności. No i trochę nam intelektu tu zaczyna brakować na daną sprawę, o którą pytamy. Jest również wąż, to jest symbol transformacji i odnowy. Tło jest krwawe, brudne i nie za dobre, ale jak zwykle z tyłu mamy światełko w tunelu, jak to u Crowleya bywa. W tle pentagramu właśnie to białe światło nadziei. Jeżeli chodzi o Rider White'a, na pierwszym planie właśnie widać zwycięzcę, trzymającego dwa miecze, potem jeden miecz. Tutaj widzimy, że przeciwnicy są dosyć upokorzeni, odchodzą. Dobra strona tej karty to jest to, że on tylko za nimi patrzy, a nie wbija im te miecze w plecy, ale wiadomo, że to ktoś, kto zwyciężył. W tle mamy kłębiące się chmury White'a, to też są właśnie jakieś troski i nieszczęścia, ale to jest zakończenie ciężkiej bitwy, to zakończenie kosztowało dużo sił. I zwycięzcę, i pokonanych. Ja nazywam tę kartę pyrrusowym zwycięstwem, bo tak jak Pyrrus zwyciężał w Rzymie wszystkie bitwy, ale po prostu nie miał swoich posiłków, no Rzym był na swoim terenie, za przeproszeniem. No i po prostu zwyciężał, a w rezultacie przegrał, bo nie miał żołnierzy, nie miał jedzenia i różnych innych ważnych rzeczy. To jest czasem trochę takie pyrrusowe zwycięstwo, jeżeli za długo je trzymamy. Znaczy, jeżeli za długo walczymy. O. Może ta karta oznaczać obmowę i plotki, jako że jest to żywioł mieczy, czyli żywioł, który jest intelektualno-rozmowny. To może być wstyd, niesława, degradacja, pomniejszenie, nieszczerość, złe zachowanie, niezgodna gra z zasadami, podstępne działanie, bezprawie. I takie sparaliżowanie strachem w momencie, kiedy na przykład dostajemy list polecony od urzędu i nie wiemy, co z tym wszystkim zrobić. To jest ten moment, kiedy my naprawdę zaczynamy się mocno bać. Jeżeli chodzi o osobę, to może być partner onieśmielony, zraniony. Ciężko z tej karty człowieka wydobyć. Jeżeli ktoś ma cierpliwość, to ja proszę bardzo, takie związki można próbować mieć. Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, to faktycznie powinno się po prostu nie zaczynać, tak to powiem. Jeżeli chodzi o zdrowie, to są to często choroby tarczycy. Jeżeli chodzi o sprawy karmiczne, to bardzo często są to czasy wielkich wojen, w których żyliśmy. Od wojny stuletniej, 30-letniej, pierwszej, drugoświatowej, ale w każdym razie czasy wojenne, niebezpieczne, które powodowały u nas lęki,
i problemy. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to samo. Walka z wiatrakami, ciągły mus napięcia po to, żeby jakkolwiek dało się pracować. Ciągle musimy patrzeć za siebie. Ciągle musimy się zastanawiać, czy aby ktoś nam nie depcze po piętach. Taka, wiecie, rywalizacja i wyścig szczurów. Bardzo często. Ale niezdrowa rywalizacja. W piątce buław jest taka rywalizacja, która daje coś konstruktywnego. W piątce mieczy, sztuka dla sztuki, ale niestety często jesteśmy poddawani musowi walki ze wszystkim i wokoło. Bardzo niewygodna sytuacja. Rok się wytrzyma, dwa się wytrzyma, po 5 latach lądujemy, no właśnie, na terapii. Dobrze, kochani, tyle o piątce mieczy. Bądźcie ze mną, trzymajcie kciuki za ten kanał i oczywiście kciukujcie, jak Wam się podoba, nawet jeżeli ten konkretny Wam się nie podoba, to jeżeli lubicie ten kanał, to kciuki do góry. Zawsze to jest dla mnie dobra motywacja. Będę starała się Wam opowiadać jak najwięcej. Do zobaczenia, pa!